Koncerny motoryzacyjne wydają całkiem dużo pieniędzy, żeby przekonać Was, że samochód jest szczytowym osiągnięciem ludzkości i techniki. W reklamach pokazują sunące po pustych ulicach samochody pełne ludzi sukcesu. Tylko 150 tysięcy złotych dzieli Was od tego sukcesu, od szczęśliwej rodziny, tego wielkiego domu na przedmieściach, niezależności, sukcesu. A może nie 150, może nowy model, elektryczny SUV, który zużywa niemal tyle energii, co spalinowy samochód miejski. Kupujcie, konsumujcie. Jeszcze jedna kreseczka, jeszcze jeden pas, jeszcze jeden parking, już za chwilę wszystko będzie wspaniale. Jeszcze tylko jedno rozjechane dziecko, bo nie po to kupiłeś auto za 300 tysięcy złotych, żeby jeździć nim teraz 50 km na godzinę po mieście. Życie w Polsce byłoby takie piękne, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy chcą wam to całe piękno życie odebrać. Posadzić drzewa w miejscu klepisk, przesadzić was do tramwajów i zakończyć ten polski sen. I nie dlatego, by uchronić was przed złą jakością powietrza, przed śmiercią na drogach, przed chodnikami, po których nie da się chodzić, przed okolicami budynków, w których nie ma ani kawałka trawnika, który zdradza jeszcze oznaki życia. Nie dlatego, ale dlatego, żeby odebrać wam to marzenie i odebrać wam smak życia, powołałem międzynarodową specjalną grupę do spraw odbierania wam waszych marzeń. Rozpoczynamy proces czterostopniowej hipnozy, po której będziecie zwolennikami tramwaju. Po pierwsze opowiem wam o tym, dlaczego przyszłość należy do transportu szynowego i dlaczego tym transportem szynowym nie zawsze musi być metro czy jakieś inne drogie koleje miejskie. Po drugie opowiem wam o tym, dlaczego ludzie, którym zależy na dobrej i przyjaznej dla klimatu urbanistyce, powinni stawiać pomniki tramwajom. Co tramwaj wnosi do miasta? Po trzecie opowiem wam o tym, jak powinno się budować tramwaje i jakie są szkoły ich budowy. A po czwarte, opowiem wam o tym, jak się ma do tego wszystkiego sytuacja w polskich miastach. Zamknijcie oczy i połóżcie swoje ręce na ekranie. Zaczynamy. Jeśli jest jedna rzecz, którą powinniście wiedzieć o transporcie szynowym, to jest to, że jest on bardzo efektywny energetycznie. Tramwaj jest środkiem transportu, który jest w stanie zużyć kilkanaście razy mniej energii niż samochód, żeby przewieźć ludzi przez miasto. Jeśli mówimy więc o kwestii zużycia energii, no to poza chodzeniem pieszo, poruszaniem się na rowerze, tramwaj jest najlepszym sposobem, w jaki można się przemieszczać w mieście. Tą przewagę tramwaju łatwo jest zobrazować, biorąc jakiegoś silnego człowieka i stawiając obok siebie dwa środki transportu o podobnej masie. Coś, co jest na szynach i coś, co jest na gumowych kołach. Środek transportu na szynach da się przeciągnąć, a środka transportu na gumowych kołach już się nie da. Wynika to przede wszystkim z kwestii oporów toczenia. I macie przed sobą naukowe wyjaśnienie na ekranie. Jest jeszcze druga kwestia. Tramwaje zazwyczaj są bardziej aerodynamiczne, ale przy niskich prędkościach to nie ma aż tak dużego znaczenia. Po drugie, transport szynowy jest niezwykle efektywny przestrzennie. Przegubowy autobus może przewieźć powiedzmy 150 osób, i powiedzmy, że możemy dodać do takiego autobusu czy trolejbusu drugi przegub, ale za wiele więcej już nie. Natomiast skonstruowanie tramwaju, który będzie przewoził ponad 500 osób, to nie jest wielka sztuka i takie tramwaje jeżdżą na przykład po Budapeszcie. No i jeśli mamy gęste centrum miasta, potrzebujemy przewozić wiele osób po powierzchni, no to jest to niezwykle ważna sprawa. Po trzecie, tramwaje są niezwykle... Co to jest za dźwięk? Wracając, tramwaje mają też rzeczywiście wady. Są nieelastyczne, budowa infrastruktury kosztuje. Nawet jeśli tramwaje są tańsze niż miejskie koleje, to i tak jest droga sprawa, nawet bardzo droga. Decydując się na powrót tramwajów, Olsztyn wydaje prawie miliard złotych na sieć, na zajezdnie, na infrastrukturę i na same tramwaje. Jeden tramwaj to jest koszt około 8-9 milionów złotych. Oznacza to, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zmarnować jego potencjał i ten potencjał możemy albo wykorzystać tanimi metodami, takimi jak uprzywilejowanie tramwajów i po prostu zmiany przestrzenne, albo drogimi, utrzymując ruch drogowy na powierzchni, ale budując pod tym ruchem drogowym tunele czy estakady. I w wielu wypadkach politycy, żeby przypadkiem nie zmienić czegoś na powierzchni, decydują się na budowę kosztownych drogich tuneli w miejscach, gdzie one nie są potrzebne, nawet jeśli to nie ma realnego uzasadnienia.
I tak na przykład zachwycali się co niektórzy metrem w bułgarskiej Sofii. No ale jeśli zobaczycie sobie, jak wygląda powierzchnia nad metrem, no to okazuje się, że równie dobrze mógłby tam jeździć tramwaj. No jeśli ten tramwaj miałby priorytet na skrzyżowaniach, to pewnie nie byłby wcale dużo wolniejszy od metra. No i być może, jeśli dobrze przeliczymy to, ilu tam jest pasażerów, to okazuje się, że wcale tego metra tam nie potrzebujemy i tramwaj odpowiednio długi by wystarczył. Wtedy jednak oczywiście musielibyśmy zmienić coś na powierzchni, na przykład zabrać jeden pas ruchu. Tyle, że właśnie w ten sposób, budując infrastrukturę miejską, możemy sobie pozwolić na to, żeby wybudować trzy linie tramwajowe albo cztery, zamiast jednej drogiej linii metra. Pod filmem o trzeciej linii metra sporo osób pisało o 6, 7, 8 liniach metra w Warszawie. Jeśli naprawdę uważacie, że to jest dobry pomysł, to dodajcie te kwoty i podzielcie przez liczbę mieszkańców, no i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy chcielibyście płacić takie podatki. Dla przykładu, w bogatym Wiedniu, żeby sfinansować budowę metra, potrzebny był specjalny dodatkowy podatek. I oczywiście łatwo się buduje dzisiaj w Polsce inwestycje transportowe, jeśli one są sfinansowane w 85% z Unii Europejskiej. Ale gorzej będzie, kiedy będziemy już rozwiniętym krajem, a już na tym poziomie zaczynamy być i nie będzie tych dofinansowań z Unii. Wtedy zacznie się prawdziwa dyskusja o tym, co się opłaca, a co się nie opłaca i z czego to wszystko sfinansujemy. I oczywiście czasem trzeba zejść pod ziemię i między innymi taką decyzję podjął w ostatnim czasie Kraków, no ale właśnie dlatego nie schodzi pod ziemię metrem, a tramwajem. Ponieważ gdyby Kraków chciał wybudować pełnoprawne metro, no to przykryłoby to dziś cały budżet Krakowa na komunikację miejską, no i tych pieniędzy nie ma skąd wziąć. Tramwaj jest jednym z niewielu środków transportu, który na środku placu może dodawać mu wartości, a nie jej odejmować. Jest środkiem transportu, który na arterii komunikacyjnej, na przykład dzięki zielonym torowiskom, dodaje wartości wizualnej tej ulicy, a nie jej zabiera. I teraz bardzo mało który środek transportu może się tym pochwalić. I powiecie oczywiście sieć trakcyjna, tak? Ale no, jak pokazują na przykład francuskie miasta, z sieci trakcyjnej można przynajmniej na części odcinków zrezygnować. Zresztą robią to na przykład też Chińczycy. Ja akurat uważam, że sieć trakcyjna w skali wszystkich problemów wizualnych miasta to nie jest coś, czym powinniśmy się zajmować priorytetowo. I chyba nikt lepiej nie opanował tej sztuki wykorzystywania tramwaju jako dzieła sztuki, jako pomnika w przestrzeni miejskiej niż Francuzi. Francuzi zlikwidowali swoje linie tramwajowe i teraz je odbudowują. No i dzisiaj, kiedy je odbudowują, to odbudowują je tak, żeby zmienić obraz całego miasta. Jeśli spojrzycie sobie na zmiany we francuskich miastach, no to wszystko, co dzieje się dookoła linii tramwajowej, jest podporządkowane temu tramwajowi. Między innymi dlatego, że tramwaj jest drogi. We francuskich miastach mamy jedną, dwie, trzy, cztery linie tramwajowe, no i musimy je dobrze wykorzystać. Ale co ja wam będę o tym mówił? Żeby opowiedzieć wam o francuskich tramwajach, potrzebuję prawdziwego Francuza. Depuis la mise en service du tramway à Nantes en 1985, plus de 20 villes se sont décidées à construire de nouvelles lignes. Nie, no ale co mi tutaj po francusku pierdol? Łukasz, no weź ty mi to po polsku nagraj. Od czasu otwarcia linii tramwajowej w Nantes w 1985 roku ponad 20 miast zdecydowało się na budowę nowych linii. Francuskie sieci tramwajowe nie mają prostego przebiegu. Meandrują w taki sposób, by obsługiwać możliwie największą liczbę celów podróży i zapewniać maksymalną dostępność. Osiągają jednak przy tym pojazdy bardzo wysokiej prędkości, a na ich trasie znajduje się niewielka liczba rozjazdów. Poszczególne linie funkcjonują wręcz niezależnie na rozbieżnych trasach. Stosowane są szerokie, pojemne tramwaje dwukierunkowe o unikalnym designie. Projekty francuskie charakteryzują się wysoką estetyką. Tam, gdzie we Francji pojawia się tramwaj, tam znika ruch drogowy. Obecnie francuskie podejście zaczyna dominować na świecie. Tramwaje w takim wydaniu konkurują z metrem, czy wręcz je zastępują. Narren, warum haben die Franzosen über die Straßenbahnlinien abgerissen? Was für eine Ineffizienz. In Deutschland tun wir das nicht. Als ob ein Fahrzeug auf Gummireifen eine Straßenbahn sein könnte. German Tram Networks are far more efficient than the French ones, directly connecting major transport hubs without unnecessary meandering.
The Stadtbahn concept involves underground light sections and has the best cost-benefit ratio of all urban transport modes in big cities that cannot afford a full metro system. Und haben Sie schon einmal die Gesamtlänge der Straßenbahn in Frankreich gesehen? Ha, das ist erbärmlich. Vergleichen Sie sie mal mit der Überlegenheit der deutschen Ingenieurskunst. Mocne słowa jak na człowieka z Berlina, Andy. Za te reklamy BVG i bilety z konopi to chyba musicie naszym widzom jakieś reparacje wypłacić. A jak już jesteśmy przy Berlinie, no to musimy porozmawiać o cenach energii. Ze względu na to, że ceny energii cały czas nam rosną, no to sporo miast będzie stało przed wyzwaniem tego, czy faktycznie ich na te tramwaje stać. I teraz oczywiście możemy podchodzić do tego od kwestii czysto transportowej, takiej operacyjnej, natomiast to nie jest odcinek o tym, są ludzie, którzy się na tym znają lepiej. Ja chciałem wam powiedzieć o tym jako o problemie urbanistycznym. Właśnie dlatego, że tramwaj potrafi być taki drogi w budowie i potem w utrzymaniu, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przystanki tramwajowe były niewykorzystane, żeby linie tramwajowe były niewykorzystane. I to jest problem całkowicie urbanistyczny, bo na poziomie podejmowania strategicznej decyzji o tym, że gdzieś ma być tramwaj, musimy podjąć też strategiczną decyzję o tym, że tam będzie gęsta zabudowa, że tam będzie mieszkało dużo ludzi, będzie tam dużo celów usług i te tramwaje będą jeździły pełne. Jeśli wybudujemy tramwaj w miejscu, gdzie tej dobrej urbanistyki gęstej nie ma, no to skończymy z tramwajem, który się nie opłaca. I to jest problem na przykład tego, co się dzieje, kiedy wprowadza się tramwaje do amerykańskich miast. No, jeśli przystanek tramwajowy znajduje się pomiędzy połaciami parkingów i tam są 2-3 budynki, które obsługuje jeden przystanek, to się nie ma szans spiąć ekonomicznie. I tak na przykład tramwaj nie ma szans spiąć się ekonomicznie w sytuacji, kiedy wszyscy budują sobie domy na przedmieściach i dojeżdżają do centrum samochodem i tam są potrzebne wielkie parkingi, a w centrum zostawiamy pustostany, no i właśnie mamy te wielkie parkingi. Znaczy marnujemy przestrzeń dookoła przystanków i ten tramwaj jest mniej wypełniony, jest mniej opłacalny. Na przykład w Gorzowie Wielkopolskim pojawi nam się za chwilę dyskusja o tym, czy Gorzów jest stać na tramwaj, może należałoby go zastąpić autobusami. Ale moim zdaniem warto porozmawiać o tym od takiej strony, czy Gorzów Wielkopolski jest stać na to, żeby przy takiej ludności, jaką ma, ona była na tak dużym obszarze, żeby ludzie mieszkali w gminach poza Gorzowem, a tam, gdzie zainwestowano już grube miliony w tramwaj, mieszkało mało ludzi. W dobie rosnących cen energii musimy po prostu myśleć o transporcie przez pryzmat tego, żeby wykorzystywać każdy litr paliwa i każdą kilowatogodzinę energii jak najbardziej efektywnie. No jeśli tramwaj jeździ pusty, no to nie jest efektywne. I problem z utrzymaniem sieci tramwajowej ma między innymi Łódź. No i to nie jest problem tego, że tramwaje są złe i powinniśmy je zastąpić autobusami, zlikwidować, tylko tego, że w centrum Łodzi mamy pustostany. Znaczy, gdybyśmy mieli gęstszą zabudowę w centrum Łodzi, gdyby tam mieszkało więcej osób, to tramwaje byłyby bardziej opłacalne, a po drugie nie musielibyśmy ich ciągnąć tak daleko, jak ciągnie się dzisiaj. I teraz spójrzcie na to, co się stało na łódzkim Widzewie, gdzie pociągnięto linię tramwajową daleko poza obszar śródmiejskiej zabudowy miasta, w mieście, które się kurczy. I wybudowano ten tramwaj jeszcze w taki sposób, że między przystankiem tramwajowym a najbliższymi budynkami jest potężny bufor arterii komunikacyjnej. Teraz zakładając, że ludzie są w stanie dojść 450-500 metrów do tego tramwaju, no to połowa tego dystansu to są miejsca, gdzie nic nie ma. No i budując w ten sposób tramwaj, on oczywiście będzie bardzo drogi. No i wśród bardzo wielu czynników, które wpływają na to, że tramwaje w Łodzi się zwijają, to jest jeden z nich. I teraz świetnym przykładem tego, o czym mówię, jest sposób uprowadzenia tramwaju na Czerwone Maki w Krakowie. Mamy linię tramwajową, mamy jakieś przystanki, ale pomiędzy budynkami a tą linią tramwajową mamy arterię komunikacyjną oddzieloną jeszcze wielkim murem, płotem akustycznym i dopiero dalej są osiedla. Jeszcze te osiedla są zbudowane tak, że frontem do ulicy są parkingi, a wyjścia z budynków są gdzieś dalej. No więc w ogóle z najbliższych budynków, żeby dojść do tego tramwaju, już mamy 200 metrów odległości. 200 metrów to jest nieraz maksymalna odległość, jaką musicie dojść do tramwaju w szwajcarskich miastach. I właśnie ze względu na to w szkole francuskiej bardzo często prowadzi się linie tramwajowe niezależnie od arterii komunikacyjnych, bo one się kanibalizują. Znaczy jeśli budujecie wielką arterię komunikacyjną i rozdzielacie tramwaj od mieszkańców tą arterią, jeszcze poprawiacie warunki ruchu dla samochodów, no to nie będzie przyciągało ludzi do tego, żeby korzystać z tramwaju. No i po drugie powoduje, że do tego tramwaju jest dalej, co dalej będzie zmniejszało liczbę osób chętnych do skorzystania z niego. Dlatego właśnie, jeśli budujemy nową linię tramwajową, no to optymalnie, po pierwsze, nie powinno się jej budować po zewnętrznej części osiedla, tylko przez środek osiedla, tak żeby jak najwięcej osób miało do niego dostęp. A po drugie, powinno się prowadzić go niezależnie od sieci komunikacyjnej dla samochodów, tak żeby tramwaj był w stanie pokonywać pewne odcinki szybciej niż samochód.
Ekstremalnym przykładem odwrócenia wszystkiego, co wiemy o projektowaniu tramwaju w miastach, jest to, jak zaprojektowano przedłużenie linii tramwajowej nr 15 w Sosnowcu. Tramwaj puszczony po zewnętrznej części osiedla ma taki efekt, że połowa zasięgu przystanków jest niewykorzystywana. No i jeśli chcemy udać się już w podróż tramwajem, no to musimy do tego tramwaju dojść i w tym wypadku to będą naprawdę duże odległości. Ze środka osiedla do tramwaju będzie ponad 550 metrów odległości, czyli to jest już na granicy tego, co człowiek jest w stanie w ogóle przejść do transportu publicznego. No i oczywiście nic się nie zmienia w kwestii parkowania pod blokami, zatem do samochodu będzie można mieć 20, 30, 40 metrów, no jeśli brakuje miejsc parkingowych, to powiedzmy 150, a do tramwaju 550. Widzicie chyba, w czym jest problem? No i widzicie, dlaczego tramwaj wybudowany w ten sposób to nie jest najbardziej efektywne wydawanie pieniędzy. Właśnie dlatego bez gęstej, dobrej urbanistyki nie ma sensu rozmawiać o tramwajach. Puszczenie tramwaju w środek amerykańskich przedmieść nie ma żadnego sensu, nikt tym nie będzie jeździł, wszyscy będą mieli bliżej samochodem. Tramwaj w gęstym centrum europejskiego miasta to jest idealne rozwiązanie. I tak na przykład jest we Fryburgu Bryzgowickim na osiedlu Wałban, gdzie główną osią komunikacyjną ekologicznego osiedla nie pojedziecie w ogóle samochodem, dojedziecie tam tramwajem i wszyscy mieszkańcy tego osiedla mają do tramwaju blisko. Mieszkańcy osiedla Wałban mają tramwaj tak blisko i jeździ on tak często, że nie trzeba tam myśleć o posiadaniu samochodu i na tym osiedlu w zasadzie nie ma parkingów. I jest to jedną z przyczyn, dla których Fryburg jest jednym z najbardziej przyjaznych dla klimatu miast w Niemczech. I właśnie dlatego za założenia roli tramwaju w mieście powinni odpowiadać urbaniści. No a u nas niestety cały czas często za tramwaje odpowiadają drogowcy bez pełnego zrozumienia tego kontekstu urbanistycznego. I żeby nie było, że narzekam i nie widzę pozytywnych zmian. Bardzo wiele polskich miast zmieniło w ostatnim czasie filozofię podchodzenia do projektowania linii tramwajowych. No i właśnie odpowiadają za to dzisiaj urbaniści, a drogowcy dopiero wykonują ich polecenia. Ale przez wiele lat mieliśmy w Polsce taką sytuację, że przychodził ktoś z projektem drogowym i to urbaniści mieli się dopasować do tego, że gdzieś ma przebiegać droga. Bez jakiejś szerszej refleksji nad tym, jakiego w ogóle chcemy miasta. I właśnie tej refleksji nad tym, jakiego chcemy miasta, jakiego chcemy kraju, poświęciłem ten kanał i mam nadzieję, że podobają Wam się moje treści. Uważam, że warto dzielić się wiedzą, warto się konstruktywnie spierać. Dlatego zachęcam do dołączenia do Discorda tego kanału, gdzie stworzymy społeczność, w której możemy w cywilizowany sposób rozmawiać o zmianach w polskich miastach. Możecie tam mi zasugerować pomysł na nowy odcinek albo powiedzieć, że w czymś nie miałem racji, bo oczywiście zapewne w tym filmie znalazły się błędy. Nie kończyłem wszystkich 10 kierunków studiów, które są wymagane do tego, żeby na ten temat mówić, bo wcale to nie jest domena tylko inżynierii transportu, ale bardzo wielu innych rzeczy, od socjologii przez ekonomię, aż po energetykę. No i zachęcam Was do tego, żeby prowadzić merytoryczną dyskusję pod tym filmem. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do subskrybowania kanału i dziękuję, że zbliżyłem się do 1000 subskrypcji. Dzięki i do usłyszenia.